Nie ma co tutaj wydziwiać gramy, ale czy ja dostałem naprawdę ubranie kaktusa? Dobra, niech będę gotowy. Zoltan, opłaca się kupić Volksgaz, bo boję się, że jak kupię to za jakiś czas ta gra umrze. Wiesz co, no za jakiś czas to każda gra umiera. Za jakiś czas. Ja mam trochę się boję o to, że ona umrze, dlatego że to będzie jakby tak no, bardzo powtarzalne, nie? Bo ta gra jest bardzo powtarzalna. Dla mnie jedyny ubaw jest tutaj właśnie w tym, żeby ja z jakimiś znajomymi czy innymi tam widzami pograć. Problem jest taki, że to nie jest do końca... Nie jest do końca możliwe teraz, bo niby gramy, no ale wiecie, ani ników, nie wiem, jakaś strzałka nad głową ledwo widoczna. Ty, Goniu w ogóle miał ten, weźcie Gonia, zawołajcie. Nie, też moim zdaniem te plansze powinny... Zauważcie, że one są z takich bloków złożone, ja nie wiem czy... Nie powinno być chyba problemem, żeby... Czekajcie, jak to się robiło? Nie powinno być chyba problemem, żeby się na przykład te plansze troszeczkę losowo układały, nie? Dobra. Kurde, jestem trzeci. Uhu! No dobra, no ale gdzie jest dyrbek? Bo go nie widzę, kurde. Coś tu z kamerą dzieje. Coś się dziwnego z kamerą stało. Odpadłem. Jak mogłeś odpaść dyrbek, kurde, na pierwszym? Czy będzie dziś Salamandra w Undermine? Zobaczymy jak z czasem, ale mamy tą grę. Chciałem jeszcze w Grandet trochę pograć. Ogólnie to było przewidziane, że z Kasią będziemy grali. Tu byśmy się trochę rozkręcili przy Fall Guys, a później mieliśmy w Mrówkach, miała mi pomóc pokonać śmierdzącego potwora. No ale teraz to może być problem mały, bo... O kurde. Tego nie znam, co tu trzeba robić. Czekajcie, który jestem. Nie rozumiem, co my robimy. Biegniemy i żółte. Aha, my je musimy na swoją stronę, okej. No nie, nie, nie tak. Ci se chyba jaja, co robią ci. Dobra, kurde, no bo najgorzej nam idzie. A tu jeszcze tylko 30 sekund. Dobra, walczmy o to ostatnie. Jest, jest, jest! Jest, jest, jest! Kurde! Kurde, jest! Udało się, dobra. A to było gorąco. A niebiescy odpadli, bo już nie wiem. Czekajcie, zaraz zobaczymy, kto odpadł. Kurde, niebiescy, a takim dobrze szło, cała gra mieli. Ale dobra. Tego typu musieli przegrać. Pewnie piecze ich tyłeczek, co? O nie, frutti shooter. Nie lubię frutti shooter. A właśnie, jak się gra na konsoli dać, to jest, da się jakoś siedzieć przy jednym kompie i grać w kilka osób? Czy jak to działa? Czy jednak zawsze trzeba pojedynczo grać?
O nie! O kurde, było tak dobrze. Dobra, nie wolno się rzucać, bo to nie ma w ogóle sensu rzucanie się. No to jest moja jedna z moich nieulubieńszych. Nieraz tutaj się, że tak powiem, wrypałem. O i chyba się nie uda. Kurde, no gdybym nam nie spadł na początku, to by było. No exit. Co to są za gwiazdki? To jeszcze coś innego? No dobra, patrzę, kogo mogę zaprosić. Czy ktoś jeszcze jest w grze? Kulon. Dobra, zapraszam Kulona. Kulon, ty jesteś na tym, na Discordzie? Nie macie? Dobra, jest. Ale to ja rozumiem. Aha, czyli ja nawet w tym menu nie wiem, z kim ja gram. Nie no, super. Dobra, chłopaki, lubcie się ready. No i trochę moim zdaniem za mało jest takiej, jakby ja bym chciał, żeby było coś jak w Gangbis, że jednak żeby się dało kogoś znokautować tak, żeby chwilę poleżał albo coś, bo to takie łapanie za porty, chyba żeby się dało na przykład złapać za portki i kogoś za siebie tak przeciągnąć, wiecie, tak jakby, albo wybić się na kimś i to by wtedy powodowało, znaczy po pierwsze, że serwery by nie wydoliły, bo pewnie ta gra to ma tylko jeden jakimś jeden parametr typu, gdzie postać stoi w przestrzeni i koniec, i tym się serwer wymienia. Ale właśnie przerzucenie kogoś, jakieś takie typu właśnie jak w Gangbis, wzięcie na ręce, na przykład, że możecie kogoś wziąć na ręce i go rzucić, no dosłownie jakby się taki Gangbis z tym połączyć, to by było super, nie? O shit, ale kurde, poszedłem. Najgorzej. O shit, to chyba jest mój koniec. O shit. No nie, dobra. Tak źle to jeszcze nigdy drzwi nie przeszedłem. Powiem wam. O shit. No, dobra. Od początku to trzeba robić. Kurde. A mogę jeszcze patrzeć, jak chłopaki grają. Dobra, następnym razem popatrzymy, jak chłopaki grają. Nie no, nie trudno wylosowała, to tragedia to była przecież. Co się podziało? Każdy drzwi niezaliczone, każdy ten. Co teraz to najgorzej było. No. Loser. Szyszka, ty proszę cię, Szyszka. Dizzy Heights. To jest to, co trzeba skakać po krążkach. No więc tak jak mówię, brakuje mi jakiejś interakcji. Ta gra powinna polegać na interakcji, a nie ma jej. I to ja się czuję, jakbym trochę z botami grał przez to, ale... Thank you.
sąsiad. A mnie wypchnęli. Dobra. O kurde, kule śmierci tu lecą. O nie. Znaczy, no źle nie jest. Bo będę, ale mogłem być w pierwszej jakiejś tam dwójce. Się potknąłem na sam koniec. No dobra, gdzie są nasi koledzy, bo... Niby mieli być gdzieś tu zaznaczeni. O, ale ten ma fajny kostium kosmonauty. Niby mieli mieć strzałki nad głowami, ale ja nie widzę tych strzałek. Around over. Top 20%, kurde. Taki cały żółty. O, to jest chyba Coulson. A dyrbek już nie pamiętam. Ten z kiełbasą? Nie, ten. Skaczko kiełbasa. No właśnie, widzicie, ja na Spectate już nie ma strzałek, nie? No to kurde ludzie, no jak ja mam się zaintegrować? Jak mam czuć przygodę, czuć emocje? Ty, w ogóle tu są jakieś takie plansze, których ja w ogóle nie znam, jakaś z owockami? No brakuje Spectate dobrego, żeby chociażby... Jak w kuleczkach, nie? Klikam strzałkami, to latam od playera. Klikam spację, wychodzę. I mogę sobie popatrzeć na mapę z góry, nie? Ale nie. Ale nie. I teraz jest pytanie do twórców. Czy sprawią... Czy sprawią, że ta gra będzie dobra? Czy porzucą nadzieję? Oh shit. No nic, trzeba tutaj... Trzeba tu... No brońcie tego! O, dokładnie. O, shit. Jaki łak rzucony, kurde, na głowę. A nie da się ich złapać? Ludzie, ci czerwoni kurde sami nie potrafią. Ludzie, wybijcie to, no gdzie wy to pchacie? Czemu do żółtych? No bo przegramy. Ja pierdziele. Ale wylew. Dobra, będę spektatował teraz, nie wychodź kulon. I dyrbek, zaraz zobaczymy, czy wy jesteście, czy nie. Teraz nie mam zielonego pojęcia, bo kulą to nie wiadomo, jak wygląda. Eliminated. A, ty z nami w tym... No, dobra, no to jak wy ze mną w teamie, no to pozoro. Ja dostałem level. Jedną koronę dostałem, co to znaczy? To barwa, 6 miesięcy... Słupka, dzięki, to barwa. Dzięki za słupka. Czemu nie kulon? A to nie jest to samo Coulson? Kulon? Czy to ten sam nick jest? Czy mi powiedzieć, że jest jakiś kulon? I ja ciągle myślę od 10 lat, że to jest ta sama osoba. To chcesz mi Szyszka powiedzieć? Kula daje fula, dokładnie.
Dzisiaj wrzuciłem na Facebooka, tam na fanpage'a szoszową, na swój prywatny, swoje stanowisko komputerowe z 2004 roku. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądało. Nie wiem, gdzie jest moja postać. Wy widzicie, co ja robię? Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Ale to chyba nie jest najlepszy sposób, bo tak coś z tyłu zostałem. Co nie zmienia faktu, że tam w jednym czy w drugim momencie nawet było nieźle. Kurde, będzie ciężko, powiem wam. Dobra. O, shit! Nie, tylko nie to. O kurde, co to jest? Tego nie znam. O, w życiu tu nie byłem. O, to chyba odpadłem właśnie. A może i nie. Jestem, kurde, nawet nie było tak najgorzej. O shit, ale bliziutko. Draseczka była, top 50. Czyli było całkiem nieźle. Nie wiem, co to są te trzy kolory na końcu. One powodują, że ja się jakoś ślizgam, czy to te kule się ślizgają w inną stronę. Bo tam jakieś szałki na tym są. No i co? Dobra, Coulson został. Dyrbek, nie wiem, który to chyba jest. Ta kiełbasa z kaczką. Oh shit. Tego typu. Ale co Kasia zrobiła z komputerem, to po prostu... O kurde. A, czyli że trzeba ogony kraść. To tego... A, to pamiętam, dobra, okej, to znam, to znam. O shit. O ja. O nie. Czerwony mnie próbuje dorwać mojego ogona. Widzieliście go? Skubany. O kurde, ukradł mi. Niebieski. Dobra, idę w drugą stronę, bo to się nie opłaca w ogóle biegać w tą stronę, tylko trzeba... O nie. Nie wiem, kto ma ogon. To zielony, to mój. O shit. Dwadzieścia 4 sekundy. Shit, spadłem. Jest! Udało się, miałem ogon. No, trochę rzeczywiście te ogony nie mają znaczenia, to co robisz w trakcie tych ogonów, tylko liczy się finish, ale to połowa tych... Mogła poprosić kogoś o pomoc, no ale chyba se ogarnie ten komputer, bo nie o to chodzi. No, coś nie wyliczyła z czasem, nie wiem jaki był. No jak, tak jak ja wczoraj Windows włączyłem aktualizację i myślałem, że się w ciągu godziny zrobi. A robiła się półtorej godziny. O nie, shoot te frutte, jak ja cię nienawidzę. Shoot te frutte.
Czy tu jest jak w Formule 1, że jak ten kto jest pierwszy na eliminacjach, znaczy nie wiem czy tak jest w Formule 1, ale tak mi się wydaje, że tak zawsze było, to później ostatni startuje? A nie, to tak może nie było w Formule 1. Tak było w mojej wyobraźni Formuły 1. Dobra, tu nie ma co się spieszyć, trzeba po prostu systematycznie biec. Bo tak naprawdę liczy się to, jak jesteś konsekwentny tu. Ach, kurde. A to dlatego wczoraj było wszystko pozamykane, bo było święto jakieś. Jezu, ja w ogóle nie kumałem tego. Mówię, co jest? Czemu wszystko jest zamknięte? Ostatni. Kurde. Coulsoner, to ogarnij. No ja bym tego z przyciskami takimi frutowymi nie znam. Albo o tego ze śmigłami, to nie wiem czy to w ogóle kiedykolwiek miałem. O nie, Hoopsy Daisy. No nie lubię Hoopsy Daisy. Ale Hoopsy Daisy już nie jest takie, że nie ma znaczenia co robisz, no bo jednak ilość tych kółek, które przeskoczysz, to ma duże znaczenie. Kurde, ty skubańcu. Dobra. Ach, tu się nie da, tak tego nie zrobimy. O kurde. Dobra, trzeba się rozpędzić. Jest, udało się. Dobra. No! O shit, nie. Cześć, się zaraz zeżygam. O Jezu. A czas ten zejść, bo to się źle skończy to moje bieganie. No, przeskakujemy to wszystko. Uhu! A na końcu jeszcze dorzucają dużo, widzę, tych kółek, żeby jeszcze, kto nie miał punktów, to żeby sobie uzupełnił ostatnie. O kurde! Aż, że zrobiłem fejla. Dobra, moi już tam biegną. Nie wierzę w to. Tu jeszcze będzie, czuję to. Jezu, ile mieliśmy punktów? Milion chyba, co? Mistrzowie. Co to jest, finał już? Co wy gadacie? O nie! O nie! Draseczka jest, kurde, teraz będzie draseczkowa. Ci labirynt powinni zrobić taki. O nie, to jest najgorsza runda finałowa. Jaką taktykę obierzemy? Bo ja nie wiem jakie to są. Heksagon. Dobra. O shit, spadłem.
Oh shit, nie. Oh fuck, nie. Przetnę to na pół. Oś! Ale ze mnie leży. Dobra, nie umiem po tym skakać, no. Kurde. No dobra, no nie umiem, no, skakać. Ale plan miałem całkiem niezły tam w niektórych miejscach. Czekajcie, którzy są nasi. O, jest cool. Wilson. No jak się szybko biega, to jest szybciej, to trochę łatwiej, ale... Ktoś tam jest jeszcze wyżej? Żółty jest. No to chyba ten wygra, co? O nie. No dobra. No nie no, bo chciałem tą taktykę obrać, takiego powolnego podskakiwania, ale... Ale niestety, to chyba trzeba trochę więcej wprawy mieć. Za daleko, jakby ja robiłem skok skoka, to trzeba podbiec do krawędzi. Raczej. No dobra. No ja wiem, trzeba trochę do przodu, bo ja zrobiłem tak, że skoczyłem w miejscu. I byłem na przykład na początku kratki, już chciałem skoczyć na kolejną i kilka razy tak nie doskoczyłem, więc to trzeba skoczyć, zrobić dwa kroki do przodu i dopiero wtedy skoczyć powolutku. No właśnie, no ta krzyżka jest, bo później ja skoczę i chcę znów skoczyć skoczyć po prostu. Ale jest też taktyka, moim zdaniem, ta z tymi piętrami, tak, że trzeba te dziury robić w tych piętrach, żeby ci z góry spadli jeszcze niżej. I myślę, że to jest ważne też bardzo. Chociaż z drugiej strony niech to inni się tym zajmą, a ty może jednak człowiek powinien się skupić na tym, żeby... O Jezu! O nie, nie. O, niedobrze. To jest bardzo niedobrze, powiem wam. O kurde, no nie no, co się dzieje? W życiu tego nie zrobimy w takim tempie. A tu było trochę oszustwo, bo tam mnie kurde tak przechyliło strasznie, że dwa razy w ogóle nie umiałem złapać równowagi. Mimo tego, że całkiem nieźle seradziłem. Oj, to chyba będzie źle. Kurde, mogłem poczekać. To był głupi pomysł, to był. Żeby skakać na takie strome. O, shit. Dobra, nie skaczemy na takie strome. Dobra, mamy to. 40 miejsc, może się udać. Nie. No nie da rady. O shit. Ale nas jest dużo. Ale ja wybrałem lepszą stronę. Go, go, go. Jesteśmy mocarz. Przechytrzeni, kurde. Nieźle, co? Na. Top 50%, kurde. To jest Coulson, złoty. Może ja też sobie takiego złotego zrobię, to będzie całe, będę widoczny po prostu najfajniej.
Kurda, niektórzy mają takie fajne, jakieś takie srebrne, jakiś unicorn, to w ogóle pewnie kupę kasy musi kosztować. Oni teraz nie umieją ników dorobić w tej grze, bo za dużo ten. Za dużo się skupi na robieniu skinów. Kurs wydał $400 za złotego tego. Złotą pastylkę. O nie! O Jezu, to jest moje najnieulubieńsze. To jest najnieulubieńsze moje. W takim razie. O shit. Dobra, czyli ja to będę musiał skakać, jak to się chowa. No nie, kurde. Sorry, no już prawie było. Ale to jest trudne, no niestety. Obserwuję was, spróbuję was znaleźć, chłopaki, gdzie wy jesteście. Ale niestety gra tego nie ułatwia. Nie wiem, czy wreszcie już odpadli? To jest kulson. Jedziesz kulson, kurde, do końca. Jeszcze jaką emotę wywalił. No tu koleś stoi chyba na środku, żeby przewracać innych, a teraz biegnie. Ale tu może więcej osób odpaść niż jest miejsc, z tego co widzę, tak? Jak wciągnie za dużo osób. Tego mi się jeszcze nigdy nie udało w ogóle przejść. Zawsze zginę. Zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że tu może więcej osób zginąć niż jest miejsc. Nie, no jest miejsc, limit jest 20. Co oni się macają? Taniec, kurde. Ty! Ten się nie dostał! Ten typ się nie dostał jeden. Ale go porobił. Co za ty, taniec śmierci. Limit jest tyle, ile jest osób, okej. No to chyba ten. Chyba się nie udało. No, a tego nie znałem, że można tak kogoś porobić. Tamten typ pewnie też nie wiedział, o co chodzi. Tylko pomyślał, że to będzie jego finalne tango. Go, go, go! O nie, to jest najgorsza mapa. Ale typ to szedł! Jak on to zrobił? Jak typ to zrobił? Nie, no to już są jakieś cheaty. On w ogóle jakoś pobiegł, tam było na niebiesko, nie na żółto. Kurde, nikt nie chce sprawdzać tego. Ale cwaniaki się nie dostał. Czekajcie tu. Kurde, Coulson, jesteś jedyną nadzieją. A jest, jest dyrbek, też jest tu. Kaczka, kaczka. Cheater jest w lobby. Ten pierwszy, co poleciał, tak? A ja nie wiem, czy on był cheaterem. Był? No, tak trochę wystrzelił w sumie. Dobra,
obserwujemy Coulsona. O nie! To jest koło śmierci! Coulson, pokaż im, jak to się robi. O, Dyrbek też tam jest. Uhu! Wyko, złap za dupę i pokaż mu, jak go ten... o nie, to się rusza, to znaczy, że to odpadnie? O, shit, to ja nie wiedziałem, że tak działa. No nie ze sobą się nie bijcie, no co wy robicie? Powinniście sobie pomagać. Złapcie kogoś innego tam. O, kosmonauty, kurde, wyjaśnijcie. No, ciekawe, czy się da w dwójkę kogoś złapać. Trochę to jest dziwne, bo co, wszyscy zostaną na ostatnim? Ja pierdzielę, no to już jest tak trochę słabo. A to coraz szybciej się kręci, aha, okej. No tylko czekasz, walnie ten z dołu i ten z góry kogoś w głowę dupnie. Dobra, już ktoś poleciał. Ale jak 2 na 6? A to jest już finalna chyba runda, tak? Powiem wam, że Coulson ładnie tutaj wyczaja, gdzie to trzeba się ustawić, żeby tym w głowę nie dostać i też nogi przeskoczyć. Ja to bym już kogoś za dupę łapał i pewnie bym sam zginął od tego. Dyrbek! Nie! Poszedł! Ale rzuca, kurde, jak typa zlagowało w ogóle. Co się z nim dzieje? Ty, on jest jakiś zbugowany, ten typ. Chyba tak nie powinno być, on w ogóle nie... Znaczy, on pewnie skacze, tylko tego nie widać. Kurde, Coulson! Mistrz świata, wygrasz to! Wygraj! Wygraj! Tak, tak! Kurde. Ale to wygrałeś wszystko, czy to... Jo! Ale nieźle. Ale robot dance. Ale mistrz. No wiadomo, mój widz to kurde musi być dobry. To był cheater tamten koleś? Wygrałeś z cheaterem? No ja zła, ja tak mało dostałem punktów. No dobra, czekajcie, muszę zmienić wygląd swojej postaci, bo mi się nie podoba to. Po pierwsze outfits. Ja też chcę mieć taki zwykły. Może jakiś kolor sobie zrobię tylko. Nie podobają mi się te kolory, są brzydkie. Pomarańczowy, będzie ładnie widać. No dobra. Nie mam zbyt wielu tych. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. W sklepie za kudosy kup. A to są moje kudosy do kupienia czegoś. Cheatuję, żeby mieć korony, żeby sprzedać. Po co by ktoś miał kupować konto z tym, z jakimiś koronami, z jakiejś gry Fall Guy? Dajcie spokój, szyszka. Ale gra jest trochę źle zrobiona, bo moim zdaniem jednak każda plansza powinna mieć fizyczny limit czasu przejścia, a nie, że koleś, no przecież, że koleś planszy, która minimum minutę trzeba przechodzić, robi ją w 20 sekund. I za to od razu powinien bana dostać. To od razu wiadomo, że jest ten. Bo wiadomo, że scheatował, nie? A ile razy widzieliśmy, że typ wystrzelił jak rakieta i poszedł i ten. Ja Ninja Warrior to ja bym zrobił, kurde.
No i teraz widzicie moją postać, jest pomarańczowa z piorunami. Ale te korony, te kolory tak źle są dobrane. Mistrz, kurde. O nie, o nie, o nie. Niedobrze. Było dobrze, ale to jednak trzeba mieć farta. Ale po mnie przeszli. Dobra, nie jest źle, bo nawet żeśmy do przodu wybili teraz. Drugie miejsce? Ja bym wywalił kamyka z moderacji, bo nie wierzę w naszego wielkiego soła, mistrza Ninja Warriora. No nie wiem, kamyk, właśnie czemu ty nie wierzysz. Dobra. No i to jest fajne, bo Coulsona fajnie widać. No, Drubek, ciebie ciężko tutaj z tą kaczką znaleźć, ale jesteś z nami. Zobaczymy, co teraz. Nie wylosuję to z tymi przyciskami owocowymi, bo chciałbym zobaczyć, co to jest. A gdyby zrobili taką planszę, że jedni mogą przebiec dokądś, a drudzy z waszego teamu mogą naciskać na jakieś przyciski i robić przeszkody wrogom, to by wtedy było tak, że jedni by byli runnerami, a drudzy by byli przeszkadzaczami i trzeba byłoby się tak jakby troszeczkę naturalnie, troszeczkę pół na pół podzielić. Dobra, tu trzeba spoko... O kurde! Wiecie co, chyba bym wolał gdzieś na środku stanąć. O nie, ale mnie prawie kurde typ przewrócił. O shit. O nie, 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 nie. Jest, udało się. Pełne skupienie. Ostatnio tego nie przeszedłem, jak to grałem. Dobra, kto tam został? Gdzie jest nasz kiełbasiany? Tutaj, dobra, przeżyliśmy. I jeszcze te, głupio, że te postacie też zmieniają miejsca, bo jednak mogłyby w tych samych zostać, w których były, nie? Też by to było całkiem... Albo chociażby się układać w jakiejś kolejności, kto wygrał, kto był na początku, kto na końcu. O nie, teraz teamówka. O ja to znam. Ja to znam, tą teamówkę. Żeśmy ostatnio to robili. Nawet nam nieźle poszło. Najważniejsze, żeby skupić się na robocie i swoją piłkę przepchnąć. Dobra. No, o, zajebiście. No nie.
Nie. Kurde. Asie. Dobra, jeszcze obserwuję sobie, jak sobie poradzą reszta, co będzie w następnej planszy i co się będzie działo. Strasznie nam tam napsuli tym blokowaniem. Nasz team zamiast pchać, to pobiegł na dół. Nie wiem, co się działo. Ja starałem się pchać, ale nas tam było trzech chyba. No i dobra, zobaczmy se Hexona jeszcze. Cztery osoby. Nie, ja to myśmy tą planszę przerabiali. Tam trzeba pchać swoją kulę i tyle, i nie przejmować się innymi. Niech inni się biją między sobą. Dobra, kogo obserwujemy? Mamy tam jakiegoś zawodnika dobrego. O, ten wygląda na niezłego. Widzieliście, jak robi? Ten jest jakimś ekspertem. No i chyba już nie jest. Oni w ogóle skaczą i dopiero później się rzucają, co powoduje, że o wiele dalej lecą. Patrzcie, jak on teraz zrobi. Już ma to wszystko przemyślane. O, shit, ale oś! Ty dobry jest. No, ale niestety, jak masz pecha, to masz pecha. I nic nie zrobisz. O, no i tu mamy jakiegoś takiego cwaniaczka, co sobie będzie teraz skakał na fioletach. Ale nie tylko, że na górze jest jeszcze większy cwaniak i ma o wiele więcej chyba do tych możliwości do skakania. Musi patrzeć w dół, musi już planować, musi gdzie będzie dalej przygodę robił. No, on ma jednak o wiele więcej. Gdzie ten fiolet poleciał, bo go nie widzę. No, dobry był. Korona. Nigdy korony nie miałem jeszcze. Dobra, moi drodzy, koniec tego Fall Guys, bo mówię, ja tu chcę widzieć Niki, chcę widzieć więcej ludzi, chcę widzieć przygodę, a nie takie trochę takie bezosobowe bieganie mnie trochę męczy mnie to. Ale mam dobrą grę, którą zaraz zagramy, to będzie Grounded, czyli ta, w ogóle zobaczmy, co jest do kupienia w tym sklepie. Kolory są do kupienia. Aha, i to tyle. A no to bez sensu. No nie wiem. Nic fajnego, powiem wam. Kupuj papugę. Nie chcę papugi, ludzie. Nie będzie papugi. Ten skin skauta nie jest czasem z Team Fortressa? Powiem wam, że to jest. Tak, to jest scout z Team Fortress. Rzeczywiście to jest scout z Team Fortress. A jest dziwne w ogóle, że można przeglądnąć Spajtakus. Dzięki za subka i wsparcie. 46 lat. Czekajcie, DLC Store. No ja bym chciał zobaczyć, jakie są możliwości tych skinów w ogóle. Jest tu gdzieś pokazane. KitKey i również subek. Dzięki. No powiem wam, że fajne te skiny niektóre, thank you. Ale są one gdzieś tu. No nie wiem. Kudos pack. No nieważne, powiem wam, no nieważne, nieważne. No ważne, że mówię, ja bym chciał, żeby jednak gra cechowała się tym, że tym bardziej widzę tą rywalizację między ludźmi, to znaczy, że wiem, kto jest kto i tak dalej. Na pewno do plansz by się jakieś takie zmiany niewielkie przydały. Właśnie to, co żeśmy mówili, że na przykład latacie z tymi ogonami przez tam 3 minuty czy 4, a tak naprawdę ostatnie 20 sekund ma. Tak Grounded będzie zaraz, będziemy w mrówki grać. Nie, a tak naprawdę ostatnie kilkanaście sekund ma znaczenie, więc trochę średnio się z tym biega. No ja bym jeszcze dodał coś, żeby się naprawdę dało kogoś znokautować, podnieść, rzucić.
No ja wiem, że ludzie używali obraźliwych, no ale powiedzcie mi, ile jest gier na świecie, w których ludzie mają niki? No co, pierwsi grę wymyślili, że komuś nick nad głową widać i co, jakoś wszyscy sobie te niki mają. A oni nie.